Szanów nie chce komunikacji miejskiej. Tymczasem tramwaje warszawskie rozpoczęły przebudowę obozowej. Ale nie jest tak dobrze, jeżeli chodzi o tramwaj do Ochoty, bo tam są problemy. Wiemy trochę więcej informacji na temat przebudowy linii średnicowej. Oraz Wetrillo przypomina, że to już ostatni dzwonek na przemigrowanie swojego konta. I na Służewcu, obok linii kolejowej, powstanie park linearny. O tym i tylko w nocy z 28 na 29, z niedzieli na poniedziałek. W kolejnym wydaniu Mniejsze z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, liczę Abizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jeszcze nie udało mi się zrobić nowego intra, więc teraz macie po prostu odtwarzane stare intra, które już jakieś duży czas temu były pokazywane na kanale, ale to nie zmienia faktu, że mamy trochę ciekawych newsów. Dzisiaj mam trochę problem z oddychaniem, więc jak coś, to trochę mogę inaczej głośniej oddychać. Ale dobra, Mniejsza z tym. Zaczynamy to, co najważniejsze, czyli awarie wind na stacjach metra. Plac Wilsona, Świętokrzyska, Zaciszy, Ulrychów i Metro Marymont. To stacje metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda, na Świętokrzyskiej dwie windy, a na Marymoncie jest aktualnie przebudowa. Idziemy dalej, bo w Szanowie komunikacja miejska nie jest mile widziana. W sensie metro tak, ale autobusy już niekoniecznie. Chodzi o to, że aktualnie teraz tam po prostu nie ma komunikacji miejskiej. Linia 43 w weekendy co 2,5 godziny to nie jest komunikacja miejska, szanowni, to jest po prostu taka z nazwą ZTM. Ale to nie zmienia faktu, że nie ma tam komunikacji miejskiej, bo 249 nie ma jak przyjechać w związku z budową metra. I Szanów nie chce tej komunikacji, bo była propozycja, by puścić autobusy, ale przez uliczki bezpośrednio na prywatnych osiedlach. To im się nie spodobało i powiedzieli nie. W skrócie, żadne uliczki bezpośrednio osiedlowe nie mają racji bytu, jeżeli chodzi o komunikację miejską w porozumieniu, bo porozumienia nie będzie. Taki był pomysł, bezpośrednio nawet zaproponowany przez TM, ale tak jak stwierdzili, że jeżeli nie ma pozwolenia, to nie będą tak jeździć autobusy, no i takiego pozwolenia nie było. Co powiemy? No po prostu nie było planowania ulic, ale może w przyszłości to się to poprawi. Na razie raczej do końca budowy metra komunikacja będzie nam cały czas taka sama. Trochę szkoda, no cóż, co poradzimy? Dopóki nie będzie autobusów dwukierunkowych, to chyba się tam nic nie zmieni. Ale tymczasem, tak, ten tramwaj, który miałem Wam kiedyś pokazać, mówiłem jakiś czas temu, że pokażę go jeszcze przyfilmowo, zanim się pojawi na ulicach Warszawy. No, ostatecznie wyszło jak wyszło. No i nie pokazałem Wam go, nie będę wchodzić w szczegóły, co poszło nie tak, ale poszło nie tak. No i mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że krótki Hyundai jest już faktycznie kursuje w Warszawie i chyba więcej nie będę mówił, bo mi się nie chce komentować tego tramwaju teraz po tym wszystkim. Ale tak, faktycznie wygląda, z tyłu jest trochę miejsc siedzących, jest on krótszy, taki 20 będzie w Warszawie, no i będzie tam jeździć na tych liniach tramwajowych, które są po prostu krótsze. Czyli na przykład 28, 27, 20 czy 13, 14. Tak to będzie wyglądać i tamte trasy tramwajowe będą realizowane. Tymczasem linia 20 powiedziałem, prawda? Na linii 20 już właściwie nie ma. Chodzi oczywiście o remont ulicy Obozowej. Czy będzie film o tym przebudowie, nie wiem, bo się zastanawiam, ale ważne jest to, że chodzi głównie o wymianę torowiska na nowe, wymianę przystanków, remont ich, no i robienie oczywiście zielonego torowiska. Żadnej przebudowy ulicy nie będzie. Jeszcze raz to podkreślę. Żadnej przebudowy ulicy Obozowej w ramach tej budowy nie będzie. Tylko i wyłącznie inwestycje tramwaju warszawskich. Bo znowu, jak zawsze, nie można było się dogadać, czy tam mają być te ścieżki rowerowe, po której stronie, jak to będzie wyglądać. No i przez to Obozowa wygląda jak nie wiadomo, jaki tam był PRL. Bez obrazy oczywiście, ale Obozowa naprawdę potrzebuje przebudowy. To jest jedna z większych dziur drogowych, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe na przykład. I tam nic nie ma. Parkingi też są w kiepskim stanie. Droga tramwajowa też nie jest najlepszym. No ale to się nic nie poprawi. Tylko i wyłącznie tramwaje będą miały lepiej, bo tramwaje nie chciały dłużej czekać na to porozumienie. No i w końcu robią to samemu. Co ciekawe, ponownie linia koło, znaczy do Bornerowa będzie jeździć tylko linia 70 na trasie dookoła, a dookoła będzie dojeżdżać też linia 35.
Będzie też linia autobusowa zastępcza jadąca w miarę niedaleko, ale to też nie będzie jakiś luksus. A 20 będzie jechać do cmentarza włoskiego, tymczasem 23 dojedzie do Nowego Bemowa, a 35 zamiast do Nowego Bemowu będzie jechać właśnie do Koła. A 24 z kolei dojedzie do PKP Koło. Jak tam zawróci? No jakąś nakładkę pewnie zamontują. Ale to ciekawe, że ponownie uda się uaktywnić właśnie te nakładki i dojazd bezpośrednio na ulicy Bazowej na tym odcinku będzie możliwy. To jest oczywiście na plus. Sama przebudowa nie będzie realizowana jednocześnie, będzie zrobiona etapami i ulice będą zamknięte po to, aby można było zrobić zaplecze techniczne tej budowy całej. No i tak to wygląda. Ta jezdnia w kierunku Bemowa będzie zamknięta. I to jak widzicie, tutaj macie podzielone na bezpośrednio poszczególne etapy. W trakcie tych etapów będzie oczywiście jeździć komunikacja zastępcza. I sama cała przebudowa ma się zakończyć 10 lipca o godzinie 4 rano. Jestem pod wrażeniem, że oni potrafią aż tak dobrze wycenić, kiedy to się skończy. W sensie, wiecie, to jest prawie 2 miesiące do przodu, a nie już nam mówią, że to jest o 4 rano kończą. Więc całkiem ciekawie. Lecimy dalej, trochę przyspieszę, bo faktycznie mam problem z tym oddychaniem, więc zabytkowy tramwaj z Krakowa spędzi wakacje w stolicy. Co to oznacza? Oznacza to, że to taki tramwaj będzie jeździć na linii T przez całe wakacje, a tramwaj bezpośrednio od nas z Warszawy pojechał do Krakowa, więc jak ktoś tam pojedzie, to się nie zdziwi, że czerwony, ładny, biały, czerwono-biały będzie właśnie też tam jeździć. To ciekawe, ciekawa wymiana, dobry pomysł według mnie, no i nie będę ukrywał, że sam chętnie się przejdę takim tramwajem w Warszawie. Następnie informacje na temat Pola Mokotowskie, a Pola Mokotowskie będzie mieć bezpośrednio swoją trasę tramwajową, ale jeszcze trochę czasu. Dokładnie cały proces legislacyjny z budową będzie, czy legislacyjny, projektowanie, faza uzyskiwania pozwoleń, jak i również decyzji środowiskowych oraz oczywiście samej budowy, to mniej więcej okres 6 lat. Budowa ma trwać w latach 2028-2029, więc jeszcze trochę tego czasu mamy. Aktualnie trwa już ta pierwsza faza, czyli projektowanie. No i później poszczególne kolejne elementy będą realizowane. Sama trasa nie jest długa, ale cały czas trwają rozmowy na temat tego, jak będą przebudowane ulice wzdłuż tej trasy oraz po której stronie bezpośrednio będzie trasa tramwajowa przy pętli Banacha. Czy będzie na środku jezdni, czy będzie bezpośrednio po stronie pętli tramwajowej. Opinie są podzielone. Według mnie byłoby lepiej, żeby trasa tramwajowa była po środku jezdni, bo dzięki temu tramwaje będą mogły szybciej jechać właśnie w kierunku dalej metra Pole Mokotowskie. Lecimy dalej, czyli tramwaj pod Warszawą Zachodnią. Tak, problemy są, ale nie pod Warszawą Zachodnią, tylko na odcinki za Warszawą Zachodnią. To znaczy, wszystkie tunele, które będą pod Warszawą Zachodnią, jeżeli chodzi o część stacyjną, one już powstają. Poza jednym przystankiem tutaj. I tak, jeżeli chodzi o odcinek w kierunku Kasprzaka, to on raczej nie jest zbytnio zagrożony tutaj poza wykupem działek i zaprojektowaniem całej tej trasy, to nie ma problemu. Natomiast odcinek w kierunku Odolan ma już problemy, bo po drodze, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, znajduje się kolektor ściekowy, dosyć duży. Tutaj przebudowa w ramach kolizji byłaby dosyć droga dla tramwajów, a poprowadzenie tramwaju poniżej wiązałoby się z większymi jeszcze pochyleniami, żeby tramwaj jechał dołem. Więc to jest oczywiście na minus, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Jednakże tramwaje nie chcą się wycofywać z Odolanów i chciałby jednak, żeby tam tramwaj był, bo tam w przyszłości jest planowana jedna zajezdnia tramwajowa, ta szósta, która powstanie po 2050 roku. Co nie zmienia faktu, że nie wiemy na razie, co się tutaj stanie. W sensie możliwe, że tramwaj ponownie wróci na prymest 1000-lecia i jakaś inna trasa tramwajowa będzie na Odolanach. Kto wie, co się stanie, kto wie. Ja bym po prostu trasę tramwajową prowadził trochę tutaj po terenach PKP, bo zaraz wam pokażę. Zduplikujemy sobie. Nie to. Nie przypinaj mi. No, teraz to już mi nie powiecie. Ale dobrze, mój pomysł jest taki, wchodząc bezpośrednio na mapy. To jeszcze temat za chwilę, to już było. Biorąc pod uwagę, jak ten tramwaj będzie powstawać, to jest Warszawa Zachodnia, której dzisiaj nagrywam film i tramwaj będzie, tunel tramwajowy się kończy mniej więcej w tym miejscu. I pomysł był taki, żeby tutaj on wystrzelił do góry, przejechał i wjechał bezpośrednio tutaj w Ordona. A można było po prostu pojechać prosto obok wspaniałej sieci jak energetyki PKP i wyjechać pod spodem, albo właśnie TBM, albo obok tych budynków, tak w miarę bezkolizyjnie tutaj przebrnąć i wyjechać tutaj, na środku ulicy Dodona. Choć domyślam się, że może być problem z tymi budynkami wszystkimi po drodze, no i ilością sieci wysokiego napięcia, które są po drodze.
No faktycznie. Dobra, to tego nie przewidziałem. No to w dużym skrócie jest problem. Faktycznie, jest problem. A pod stacją benzynową też nie można tego przeprowadzić, bo pod stacją benzynową są wielkie zbiorniki z paliwem. No to faktycznie nie jest najlepiej. Jak oni to zrobią? Zawsze mogą zrobić, żeby tramwaj wyjechał na temat tysiąclecia, wjechał na i miał kolizję wyjechał pomiędzy jezdniami, później miał kolizję tutaj, bo wyjechał po tej stronie i później wykręcił tutaj już na powierzchni. Tak czy siak będą problemy. No nie wiem, coś będzie trzeba pomyśleć. Coś trzeba nie pomyśleć. Na razie twoją rozmowę, jak to zrobić i co z tym zrobić, no a później trzeba będzie to wszystko zaprojektować. Oby to też mi się udało zrobić. Następnie pytanie na temat średnicy. Średnica będzie przebudowana. Cały czas kolejarze podtrzymują, że przetargi mają zostać ogłoszone na budowę w 2024 roku, czyli za rok. Mam 23. A sama budowa ma się zakończyć w 2029 roku. Co jest ważne, to jest to, jak będzie wyglądać przebudowa tej całej inwestycji. Ma być najpierw przebudowany tunel dalekobieżny, później podmiejski. Co oznacza, że jednocześnie nie będzie zamknięte w teorii Śródmieście i centrum, ale tak będzie. Natomiast cały czas trwają prace projektowe, choć są na końcówce, to cały czas one trwają. No i jak będzie wyglądać budowa i właściwie objazdy dla samochodów? No tak, Aleje Zeimskie według PKP właściwie raczej są nie do utrzymania, jeżeli chodzi o odcinek pomiędzy Palmą a odcinkiem do metrocentrum. Tam raczej nie będzie żadnej możliwości przejazdu, również dla autobusów, co jest dużym minusem oczywiście. Nie mówię o tramwajach, bo tramwajów też nie będzie. Na dalszym odcinku bezpośrednio też raczej będzie trudno z utrzymaniem ruchu, bo będzie musiało być zaplecze techniczne. A jeżeli tramwaje i autobusy nie będą mogły pojechać do mostu, to i tak będzie to już wszystko spalone. Kolejne odcinki już raczej będą w lepszym stanie, ale tak. Ulica Towarowa musi być zamknięta na dosyć długi okres czasu. Mniej więcej z tego co pamiętam, tutaj było napisane 11 miesięcy. 11-12 miesięcy. Co oznacza, że ulica Towarowa będzie po prostu zamknięta, tam są problemy, bo jeszcze to jest budynek, obiekt historyczny. No i trzeba to zachować tak, żeby to wszystko mogło tam specjalnie funkcjonować. Sam wiadukt też jest w tragicznym stanie. Następnie, jeżeli chodzi o Jana Pawła, tutaj dużo informacji z tego artykułu nie mamy, ale tam ponownie mają wrócić tak, jak wyglądało wcześniej. I kolejna ciekawostka to jest bezpośrednio ulica Targowa. Tam tramwaje mają pozostać na cały okres budowy, bo tamten odcinek linii średnicowej też jest do przebudowy. No i najciekawszy odcinek, czyli ulica Marszałkowska. Marszałkowska ma być przejezdna cały czas podczas całej przebudowy. Co to oznacza? Że tramwaje i samochody będą mogły przejechać. Chociaż samochody dużo powiedziane, raczej autobusy, ewentualnie z dopuszczeniem dojazdu do posesji. Najważniejsze jest to, w jaki sposób to będzie zrobione. Będzie to zrobione w sposób dosyć ciekawy. Będzie tam budowany wiadukt tymczasowy. Chyba tylko w Warszawie takie akrobacje będą mogły być do zrealizowania. No ale biorąc pod uwagę, że sama przebudowa będzie trwać jakieś 5 lat, to nawet wiadukt na 5 lat tymczasowy w samym centrum Warszawy nie jest całkowicie do zrealizowania. Przypomnę też tylko i wyłącznie, że wtedy podczas przebudowy średnicy będzie zamknięta stacja metrocentrum, bo będą prowadzone i prace bezpośrednio przy budowie łącznika ze Śródmieściem i prace przy wymianie wschodów ruchomych, a ponieważ to jest jedyne wyjście ze stacji metrocentrum po tej stronie Głowicy, to nie będzie zapewniona odpowiednia długość wyjść ewakuacyjnych, więc będzie trzeba zamknąć całkowicie stację. To taka ciekawostka. Ale jak nie będzie przyjazdu na Jezioński, będzie zamknięta stacja Warszawa Śródmieście, czy przystanek kolejowy Warszawa Śródmieście, to wiecie, to i tak tam ruch będzie trochę zmniejszony, lekko mówiąc. Dalej jedziemy. ZTM nam przypomina, że oni nie tylko i wyłącznie dają duże inwestycje, ale również małe. Jak? Zielone wiaty i oczywiście przebudowy przystanków, budowa się na światowida, no i oczywiście właśnie remonty i przebudowy przystanków, nowe zatoczki, czy budowę windy na polu mokotowskim. O windzie na polu mokotowskim będę mówić w kolejnym miesiącu, bo w tym już nie mam czasu. Ale tak, no trochę jest tych inwestycji pobocznych mniejszych, których nawet zrobiłem kiedyś film. Kiedyś, to dobrze powiedziane, to było jakieś 2 lata temu. Nigdy się nie pojawił na kanale, ale jest planowany do zrealizowania. Nazywa się Zielone Przystanki. Jest o zielonych przystankach, o bluszczach, na słupach od sieci trakcyjnej i innych pozostałych elementach ciekawych, które są do zzieleniania. Jak na przykład e-papier, którym Sykus się bawił w tym odcinku. No niedługo zobaczycie ten film. Tylko muszę się zebrać, żeby go zmontować i wtedy dowiecie się, że trochę tej zieleni jest w ZTM-ie i nie mówię tu koniecznie o pojazdach, a o takiej małej infrastrukturze, na którą zbytnio się nie zwraca uwagi.
Tymczasem ciekawostka, Metto, ostatnie pudła wagonów z Skoda Warszawia, wyjechały już z fabryki, ale dalej nie wiemy, czy będą te nowe pociągi w ramach opcji. Jest już 14 schód, co z kolejnymi? No, zobaczymy. Zobaczymy, ale faktycznie te pudła już zostały zrealizowane, jeżeli chodzi o tą całą część, jeżeli chodzi o szkielet, i później będzie oczywiście wszystko uzupełniane. Lecimy dalej. Waterlilo nam przypomina, że już jest ostatni dzwonek na migrację swojego konta. To znaczy, jeżeli mamy stare konto, jeszcze nie aktywowaliśmy go, nie przyszliśmy go albo na NextBike, albo na serwer z demo Waterlilo, to trzeba to zrobić do końca tego miesiąca, do końca maja. Później wszystkie środki i nasze całe konto zostanie zlikwidowane i usunięte. Wiem, straszne. Ja sobie o tym wspomniałem, że drugie moje konto cały czas ma nieprzeniesione bonusy za odzyskiwanie, za odstawienie rowerów, więc muszę się przyspieszyć, bo muszę niestety zrobić drogą mailową, przenieść te środki, ale tam było z 200 czy tam 300 zł było za odstawione rowery, więc szkoda by mi było, gdybym tych środków nie odzyskał. Także tak, faktycznie trzeba pamiętać o tym, że to jest ostatni dzwonek. Animusz i Przylesie mają już nowy asfalt. O tym mówiłem poprzednio, mniejsze z tym, że tam właśnie były ramiona w weekend, nowy asfalt, całe frezowanko i tak dalej. No i faktycznie niedaleko mojego dawnego miejsca zamieszkania to się tam pojawiło. Następnie porozmawiamy o zieleni. ZDM nas zaprasza na konferencję 12-13 czerwca. Będzie można porozmawiać o tym, jak według Was powinno to wszystko wyglądać na zielono. Lecimy dalej, czyli remont fragmentu ulicy Datuszowej. W ten weekend, czyli który się już właściwie do Was zakończył, jak i również 30-31 będą realizowane na tamtych różnych odcinkach, no, różnego rodzaju remonty, ruch tramwaju pozostanie, natomiast ruch autobusów będzie trochę utrudniony. Tymczasem pytanie na temat tego, jak tam Plac Trzech Krzyży. No dobrze, o tym niedawno był film, natomiast większe pytanie, co z Brukiem? A to coraz go więcej. Odkryli, zdjęli asfalt po stronie wschodniej, no i oczywiście coraz więcej tego ruchu i część z niego może nawet pozostanie na przyszłość, żeby go pozostawić i żeby można było zobaczyć. Ciekawostka, dosyć dużo pojazdów ZDM odchorowuje, część można odzyskać oczywiście, jeżeli się to zrobi w porę, a jeżeli po pół roku, jak dobrze pamiętam, nie przyjedzie się po te pojazdy, no to one przychodzą na własność miasta i są sprzedawane. I tak w ten sposób z 60 odholowanych pojazdów ZDM zrobił 400 tysięcy złotych. Przyznacie, że to jest całkiem sensowna kwota. Wiecie, ile to jest nowej drogi rowerowej? Oczywiście żartuję. Nie wiem, na co wyda to ZDM, ale na pewno to się oczywiście przyda im. 59 samochodów i jeden motocykl zostały sprzedane za łączną kwotę 400 tysięcy złotych, a właściwie nawet większą. To jest taka ciekawostka. Tymczasem nowe drogi rowerowe. O tym ostatnio był film, jak chcecie to sobie zetknijcie w ostatnie filmy. Na temat tego, gdzie nowe drogi rowerowe będą realizowane, planowane i tak dalej. To była dosyć długa konferencja. Trwała konferencja godzinę. Ja wycinając dla Was tylko pytania na temat, macie 40 minut tego filmu, ale i tak to jest dosyć długie. Ale zachęcam Was nawet do takiego przesłuchania po prostu całego tego materiału, bo całkiem dużo ciekawych tam informacji powiedzieli. Lecimy dalej, czyli pytanie na temat iluminacji. Co 3 lata trzeba wybrać nowego wykonawcę, który będzie realizować i dozwieszać i ustawiać. No i teraz jest pytanie, co dalej z tym. Chodzi oczywiście o Trak Królewski. Czy mają wrócić w kolejnym roku? ZDM zadał pytania, no i w dużym skrócie. Tak, 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 ale bez zmian. To, co było dobrze, to nam się podoba. Tak mniej więcej można określić całe pytania sondażowe. Czyli w skrócie, czy mają być więcej? Nie, niech będzie tak, jak jest, było dobrze. Mówię Wam największe odpowiedzi. Czy ma być to finansowane przez miasto, czy przez podmioty prywatne? Mniej więcej pół na pół. Czy ma być... Co tam było? A, czy w ogóle iluminacje mają być realizowane zimą? I tutaj akurat większość Waszych wieków odpowiedziała tak, i to dosyć stanowczo. Więc w dużym skrócie, tak, faktycznie iluminacje będą. Pytanie tylko i wyłącznie, co będzie w tym roku oświetlone i w jaki sposób. Lecimy dalej z już ostatnimi informacjami na temat parku linearnego przy torach na Służewcu. Taki oto park powstanie wzdłuż torów. To jest ciekawostka. O tym filmu raczej nie będzie, bo tam jest tak blisko lotniska, że wiecie, to jakby tam się nie da latać. Chociaż to wie, może by mi się udało, żeby nagrać coś takiego lekkiego z sykutem. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na drugi kwartał 2024 roku. No i to się znajduje wzdłuż ulicy Suwak, czyli mniej więcej to jest ten pas tutaj. Znaczy domyślam się, że to chodzi o ten pas zieleni. I tutaj latałem już w sumie dronem, więc nie jest takie, że to nie jest możliwe.
ale to jest dosyć trudne do zrealizowania w tego typu przestrzeni. No ale tak, to chodzi o ten obszar, więc najprawdopodobniej tutaj i tutaj może, znaczy to znaczy już nie, przy budowniczo to nie, ale chodzi głównie o te obszary, więc tak, tak jak coś. No i na koniec sondaże, sondaże mniejsza z tym. Oj, proszę. Sondaż mniejsza z tym, czy budując nowe stacje metra powinny być wyjście na wszystkie przystanki tramwajowe i autobusowe bezpośrednio. Tutaj przykład dam jako na przykład Dworzec Wileński. Na razie to jest świeży sondaż, bo sprzed 9 godzin i na 600 głosów mniej więcej mamy 86% z was zagłosowało, że tak, powinny być na wszystkie bezpośrednie przystanki tramwajowe czy autobusowe bezpośrednie wyjścia. Następnie pytanie, czy w ramach warszawskiego transportu publicznego komunikacja nocna jest dobrze realizowana? Na prawie 1000 głosów większość z was stwierdziła, że mogłoby być lepiej. Jest dobrze 32%, mogłoby być lepiej 39%, nie wiem, nie mam zdania 22%, nie układ centralizacji miasta nocą to zły pomysł 7%. No i pytanie, sondaż ostatni. Czy w Warszawie jest za mało parkingów dla mieszkańców? Na 1300 głosów większość z was, 64%, zagłosowało, że tak. Jest za mało miejsc parkingowych, jest w sam raz 9%, jest za dużo miejsc parkingowych, 14%, nie wiem, nie mam zdania, 12%. No i jeszcze pytanie, czy komunikacja w Warszawie powinna być darmowa? 1300 głosów, 56% was zagłosowało, że nie powinna być darmowa komunikacja miejska. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo za to, że tu jesteście. Jest już tutaj, jak teraz oglądamy, to 11299 osób. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja jestem trochę śpiący, bo jestem teraz zmęczony od paru dni. Dlatego też możecie zobaczyć to w filmach, że taki jestem mniej emocjonalny przy różnego rodzaju filmach. I staram się po prostu to zrealizować, żebyście mogli to zobaczyć. Przed nami dosyć dużo filmów mam nagranych, tak? I nie wiem do końca, jakie wam pokażę wszystkie. Raczej jutro się pojawi Warszawa Zachodnia. Będzie też odwrotce autobusowym, bo dostałem informację bezpośrednio od PKS Warszawa. Co z tym hostelem zachodnim i jak tam przebudowa tego wszystkiego. Później kolejnego dnia pewnie się pojawi Ożrodek Mazowiecki już jako odcinek 50, dosyć ciekawy. Kolejno będzie następnego dnia oczywiście Torowisko Zachodnie. Będzie film o Promududku. Będzie też film bezpośrednio o tunelu w Kobyłce. W którym miałem okazję nawet być bezpośrednio, bo mnie zaprosił kierownik budowy. Co jeszcze? No jest też film na temat tramwaju na Rakowieckiej, który już nagrałem jakiś czas temu i on też się pojawi, tylko nie do końca wiem kiedy. No i oczywiście Gdańsk. Kiedy Gdańsk się pojawi? To też jest dobre pytanie. Ale powiem wam tyle, w Gdańsku nagrałem ten film ponownie. Jakby tam się tak mało zmieniło w stosunku do tego, co ostatnio nagrywałem, że aż szkoda mi tym montować. To się mogłem pokazać, co się zmieniło, ale... Ale dużo się nie zmieniło. Ale ładne ujęcie z dana, więc coś się na pewno pojawi. No i tak będziemy kończyć ten miesiąc. Niedługo kolejny miesiąc, będziemy lecieć dalej. No na razie mam dosyć dużo rzeczy na głowie. Pomijając sesję, to mam 3 intro do zmontowania. Warszawska Siednica ma nowe mieć intro. Ma mieć nowe pierwsze intro Mazowieckie Inwestycje, zupełnie inne. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o Mniejsza z tym, które będzie mieć intro w nowej odsłonie, zupełnie inne niż te, które teraz oglądacie w filmach. Stwierdziłem, że musi być trochę zmienione i musi być na pewno skrócone, bo jednak intro do newsów cotygodniowych nie powinno być zbyt długie. Nie wiem, na ile mi się uda skrócić, bo muzyka raczej zostaje tą samą, ale będzie na pewno krótsze. A to średnica wraca z poprzednim intrem, już było dłuższe, bo tamto miało jakiś lepszy swój klimat. No i co ja mogę dużo powiedzieć? Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapę w górę, ja zapraszam was do subskrybowania, jeżeli nie chcecie już robić kolejnych takich materiałów. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak to oglądacie jeszcze w nocy, to dobranoc mogę wam życzyć. Jeżeli to oglądacie rano, to mogę tylko powiedzieć znośnego tygodnia. Cześć!